Na podstawie paragrafu 20 ust. 3 regulaminu Rady Miasta poddaję pod głosowanie przyjęcie porządku obrad z wprowadzonymi zmianami. Kto z pań i panów rady jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Widzę, kto się wstrzymał. Zmiana w porządku obrad przyjęta. Na podstawie paragrafu 20 ust. 3 regulaminu Rady Miasta poddaję pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. Kto z pań i panów rady jest za przyjęciem porządku obrad w zaproponowanym kształcie? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. W związku z faktem przerwania punktu 4 przechodzę do punktu 5 porządku obrad, a zatem podjęcia uchwały w sprawie powołania komisji konstytucyjnej. Wszystko? Dobrze, dziękuję. Uchwała nr 1/1/2014 Rady Miasta Żoga z dnia 1 grudnia 2014 w sprawie powołania komisji konstytucyjnej do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miasta. Na podstawie artykułu 27 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, tekst jednolity dziennik ustaw z 2013 roku, pozycja 594 z zmianami oraz paragraf 17 ust. 1 statutu miasta Żaga, dziennik urzędowy województwa lubuskiego 2003 roku, numer 15, pozycja 272, z późniejszymi zmianami Rada Miasta Żaga uchwala, co następuje. Powołuje komisję rekrutacyjną w następującym składzie: Krystyna Hucał, Agnieszka Zalewska, Ewa Adamczyk-Kryszewska. Wybór przewodniczącego komisji rekrutacyjnej dokonują jej członkowie zgodnie z zasadami określonymi w ustanowieniu paragraf 59 ust. 1 regulaminu Rady Miasta stanowiącego załącznik nr 4 do statutu Rady Miasta. Zadaniem komisji rekrutacyjnej jest przeprowadzenie głosowania tajnego oraz badanie wyników tego głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miasta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Poddaję teraz podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady. Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie powołania komisji instytucyjnej. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały nr 1/1/2014? Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miasta. Proszę radnych o zaproponowanie kandydatów na stanowisko przewodniczącego Rady Miasta. Proszę, Krystian. Chciałem zaproponować panią radną Wandę Niczewską. Czy radna wyraża zgodę? Tak. Dobrze, proszę. Jeszcze. Więcej kandydatów brak. Komisja skrutacyjna przystępuje do przeprowadzenia głosowania tajnego dla przewodniczącego Rady Miasta. Przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje listę obecności nazwiska radnych, którzy podchodzą do urny, odbierając kolejne karty do głosowania. Zaparowana oddaje głos, po czym wrzucając ją do urny. Po przeprowadzonym głosowaniu komisja skrutacyjna przystępuje do przeliczenia głosów.
administracyjnej powołanej uchwałą nr 1 przez 1 przez 2014 Rady Miasta Żagań z dnia 1 grudnia 2014 roku celem przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miasta Żagań. Komisja skrutacyjna w składzie przewodniczący Krystyna Kucał, członek Agnieszka Zaleska, członek Jan Adamczyk Wyszewska. Na podstawie przeprowadzonego w dniu 1 grudnia 2014 roku głosowania tajnego oraz kart z tego głosowania stwierdza się, co następuje. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu, w którym wydano karty do głosowania 20, liczba kart wyjętych z urny 20, liczba głosów ważnych 20, bezwzględna liczba głosów 11. Kandydat Wanda Kuczaruk w wyborach na funkcję przewodniczącego Rady Miasta Żagań uzyskała następującą ilość ważnie oddanych głosów. Za 18, przeciw 2, wstrzymujących się 0. Komisja skrutacyjna na podstawie. Stwierdza, że największą bezwzględną ilość ważnie oddanych głosów uzyskała radna Wanda Kuczaruk. W związku z powyższym została wybrana na funkcję przewodniczącego Rady Miasta Żagań.